ostatni przyjęli m.in. pakiet uchwał na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymało 7 podmiotów sakralnych na łączną kwotę 210 tysięcy złotych. To są głównie parafia Świętej Trójcy Wejherowi i klasztor ojców Franciszkanów, ponadto parafia w Łęczycach, w Zwartowie, w Brzeźnie Lęborskim, w Kielnie i w Górze. Radni podjęli także uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W trakcie obrad przyjęto również uchwały w sprawie przystąpienia powiatu wejherowskiego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina i nawiązania współpracy z rejonem południowo-zachodniej Gruzji.